Cześć Marta, 100 lat Cię nie widziałem. Cześć. I chciałbym publicznie powiedzieć ten komplement, który powiedziałem Ci przy drzwiach. Pięknie wyglądasz, wypiękniałaś. Dziękuję bardzo. Cóż to za... to naprawdę komplement. Recepta na to wypięknienie. Skąd to recepta? Wszystko, no? Nie ma recepty, no po prostu dużo się uśmiecham. Widzę takich przyjemnych, przyjaznych ludzi, to się po prostu uśmiecham i tak samo wychodzi. Czy tak będzie przyjaźnie, to dopiero się dowiemy, bo tak, powiem, jak zwykle. Moja droga, jak tam prosperuje twoja szkoła tańca? Wspaniale, w zasadzie to szkoły tańca, bo mamy wiele oddziałów, sześć, widzisz? Wow. Tak się pięknie rozwijamy i... No cieszę się, bo minęła pandemia i wiesz, i ludzie z powrotem mogli wrócić na salę z większą siłą, energią, zajawką. No ja jestem, wiesz, od wielu, wielu lat zakochana w hip-hopie, więc tego uczymy w naszych szkołach tańca. No i cieszę się, bo też moje dzieci mi pomagają, także fajnie. A co jest dla Ciebie najważniejsze w prowadzeniu tej szkoły? Najważniejsze dla mnie jest to, żeby ludziom chciało się z nami tańczyć, przebywać, żeby ta szkoła była trochę ich domem, do którego lubią wracać. I tam oprócz tańca jest też taka, wiesz, dość w sumie rodzinna atmosfera. Możemy się wyżalić, popłakać, możemy wszystkie emocje wywalić na sali, możemy się cieszyć. Także to jest dla mnie ważne, żeby to nie było tylko przychodzenie na salę i trenowanie, ale żeby za tym szło coś więcej. I chyba nam się udaje i to jest taki klucz do naszej szkoły. Dobra, a teraz takie prywatne pytanie. Jak zacząć? To jest tak, że ja mogę przyjść z ulicy, zobaczyć sobie, o której macie treningi. Tak. No i co? I tam sam będę stał? Czy jak to nie, no, wygląda? Jak to jest, trochę. Jak to jest, wiesz, z nową osobą, nie? Wy ją wprowadzacie, prowadzicie, pokazujecie, czy jak? Bo mi się wydaje, że niektórzy nie chodzą do takich szkół, bo się boją, nie wiedzą, jak to będzie. U nas jest tak, że nie ma do tych szkół żadnych castingów i nie trzeba przejść żadnych egzaminów i nie trzeba tańczyć na środku i ktoś powie dobrze, źle. Tylko po prostu trzeba przyjść, spróbować i samemu to poczuć. A grupy są tak podzielone, że jest poziom i zaawansowany. Jeśli ktoś już tańczy i chce do najlepszej grupy, to są drzwi otwarte. Jest też poziom taki średnio zaawansowany, gdzie można spróbować, zobaczyć, trochę z lepszymi, trochę ze słabszymi, więc no nie wiem, to tak naprawdę ani nie ma wieku na to, można zacząć w każdym wieku, naprawdę. Ja mam na przykład grupę taką 40+ i też super sobie dziewczyny radzą i jest fajnie i sama prowadzę tą grupę, więc naprawdę to tylko zależy od tego, czy się chce wstać z kanapy i spróbować. I nie powiem, że na początku jest łatwo. Nie jest łatwo, no bo trzeba zrobić ten pierwszy krok. Natomiast myślę, że jakaś taka życzliwość, która panuje na tych salach, nawet wśród osób, które już naprawdę tańczą, nigdy nie jest tak, że ktoś zostaje z tyłu, z boku, sam. Raczej staramy się, żeby to było miłe. A od września to jest w ogóle fajnie, bo jest bardzo dużo osób, które właśnie podjęły te decyzje, żeby wstać z kanapy i zacząć tańczyć, więc to jest w ogóle najfajniejszy moment. Wiele osób zastanawia się, czy twoim konkurencją jest Marcin Hakiel i jego szkoły tańca. Marcin Hakiel głównie uczy tańca towarzyskiego. Wiem, że też ma hip-hop i my spotykamy się też na zawodach, więc wtedy chyba jest największa konkurencja między nami, gdzie nasi tancerze się ścigają, ale tak na co dzień myślę, że nie. Myślę, że każdy znajdzie sobie szkołę, w której jest mu dobrze i tam zostaje. Czyli tak pod względem biznesowym nie konkurujecie, nie podbieracie sobie klientów? Nie, staramy się tego nie robić, natomiast też nie przywiązujemy do ławki jakimiś strasznymi umowami ludzi, którzy zaczynają u nas tańczyć. Po prostu nigdy na siłę nikogo do niczego nie zmusisz. W życiu, ani w tańcu, ani nigdzie. Więc po prostu musi się tam chcieć chodzić. A masz coś takiego, co podpatrzyłaś tam i widziałaś do siebie? Patrzysz na konkurencję, żeby udoskonalać siebie, czy jednak gdzie indziej znajdujesz motywację, żeby było coraz lepiej? Wspaniałe jest teraz to, że cały świat jest otwarty i można oglądać to, co robią ludzie na całym świecie. I jeśli podpatrujemy, to raczej inspirujemy się tym, co ludzie tańczą, jakie nowości wprowadzają, nie jak prowadzą swoje szkoły, bo też każdy ma swój model biznesowy gdzieś tam wypracowany i on się sprawdza, no. Chodźmy do takiego fajnego tematu, w ogóle takiego prywatnego. A, to coraz częściej najwspanialszy dla mnie, dla moich widzów. Dla ciebie wydaje mi się też, bo kwitniesz w związku. Jak wam się układa, bo to trochę już trwa? Trochę trwa i jest miło.
No, jestem szczęśliwa, więc co mam w sumie więcej powiedzieć? Chyba jest okej. A bałaś się akceptacji dzieci? Wiesz co, partner, z którym jestem, Adrian, jest tak jakąś otwartą, fajną osobą, a moje dzieci też są bardzo takie inteligentne życiowo, że tam nie było zamknięcia. Oni też są dorośli, więc im zależy najbardziej na tym, żebym ja była szczęśliwa. A jeśli ja jestem szczęśliwa, to im też jest okej. Więc to jest fajne, lubimy razem spędzać czas, bardzo. Znaleźliśmy nawet, polecamy wszystkim grę w ryzyko. Naprawdę świetna gra planszowa i można grać w każdym wieku. I naprawdę jest dobra zajawa, więc uwielbiamy to robić. A co jest taką twoją płaszczyzną, która łączy cię z Adrianem? Płaszczyzną, wiesz co, no razem robimy dużo rzeczy. Jeździmy razem na koncerty moje, ale też razem kończyliśmy działkę, którą mamy nad rzeką i tam jest naprawdę wspaniale, to nam zajmuje mnóstwo czasu i nawet nie przypuszczałam, że no nie wiem, że jakoś przyjemnie będzie pielić laurowiśnie na przykład, wiesz. Czyli freestyle, wszystko. Więc tak, to jest fajne, no. Najfajniejsze jest to, że umiemy siebie nawzajem słuchać. To jest coś, czego ludziom brakuje i czego ja nigdy nie mogłam znaleźć. Ja przed naszym spotkaniem sprawdziłem sobie, co piszą o was w internecie i Program TV ostatnio napisał, że wy się szykujecie do ślubu. Waszego, że wy się szykujecie. Czy mogłabyś zabrać głos? Tam było ze znakiem zapytania, ale tak jakby takie bardzo twierdzące. Tak? No, więc jakbyś mogła skomentować. Nie szykujemy się, natomiast będziemy się bawić na ślubie znajomych niebawem na swoim. Nie, w ogóle tego nie planujemy, jest nam dobrze tak jak jest. Wiesz, ja już mam ze sobą parę różnych rzeczy, więc... Czyli rozumiem, że jesteś już w tym wieku, że nie potrzebujesz tego dokumentu, żeby was to spoiło. Nie, nie potrzebuję tego dokumentu bez względu na to, w jakim jestem wieku. Natomiast do... Ale ty idziesz, że jestem niemiły, no jesteś, sympatyczny. No, nic na to nie poradzimy, no. Nie, nie potrzebuję tego dokumentu. Czyli na kocią łapę jak najdłużej. Na kocią łapę, albo, jak to brzmi, nie? Albo ten, na albo na zawsze. Nie na psią w ogóle. Ja nie wiem, z czego to się wzięło. Ale są plusy wynikające z tego. Że wiesz, że każdy ma swoje, nie trzeba się dzielić później, jak coś tam się wydarzy. Więc wiesz, no, widzisz, są plusy, a można podpisać taki dokument, żeby wiesz, wiedział o twoim stanie zdrowia, jak coś się stanie i nie trzeba brać ślubu. Wiesz co, my w ogóle, no oczywiście, tak można, tak, zgadzam się, natomiast w ogóle nie patrzymy tak w przyszłość, że musimy coś legalizować, jest tam dobrze i tyle, no zobaczymy, co się wydarzy. No i dobrze, to chodźmy do ostatniego pytania, bo my się w ogóle nie widzieliśmy tak długo, że mamy tyle tematów do przegadania, a czasu jak zawsze mało. Jak się mają teraz twoje relacje z Michałem, bo swego czasu tam się blokowaliście, wiesz, nie rozmawialiście, czy to się naprawiło i doszło... Poszło na dobre tory? Jest okej. Jest naprawdę okej. W ogóle ostatnio spotkaliśmy się na jednej imprezie. Ja ją prowadziłam, Michał grał koncert, więc było całkiem miło i zabawnie. Nie, my jesteśmy, wiesz, dwojgiem takich ludzi, że potrafią się ze sobą boczyć i kłócić i denerwować na siebie, ale potrafią też ze sobą rozmawiać, więc czasem ten topór, wiesz, wisi w powietrzu, czasem jest chowany, więc to z nami jest zawsze tak samo. Dobra, a kto zazwyczaj wyciąga topór? Żeby było źle? Mhm. Nie, no wiadomo, że Michał. Wiadomo, że Michał? Nie, żartuję. Nie, staramy się tego nie robić różnie. Tak naprawdę to wy nas tak, wiesz, trochę wsadzacie w różne rzeczy, które tak naprawdę nie istnieją. Wydajecie nam takie haczyki, żebyśmy się zahaczyli, tak, a później wy się boksujcie i wszyscy trochę mają pożywkę. Tak jest, trochę tak jest, że wy nas bierzecie trochę na haczyk i potem każecie się boksować, wiesz, za różne nieporozumienia, których tak naprawdę nie ma. A dzieci was godzą? Dzieci są wspaniałe, dzieci, to znaczy nie muszą nas godzić, to już ustaliliśmy, że my nie jesteśmy dwojgiem ludzi, którzy zamykają przed sobą drzwi. Natomiast no, udało nam się, mamy wspaniałe, mądre na maksa dzieci z taką wrażliwością i inteligencją niesamowitą, które dużo rzeczy łagodzą. No i fajnie. A też mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, to na tej imprezie sobie tam załagodziliście wszystko. Absolutnie. Jest wszystko załagodzone. Adriana poznał Michał? Tak, oczywiście. Zaakceptował? Tak, i nawet się lubią. Słuchaj, no w ogóle sielanka. Wspaniale. No to kończmy tę rozmowę, żeby nie wyciągać żadnych toporów. Nie, jest okej, żeby naprawdę. Żeby nie było toporu. Nie, ale nie ma i nie będzie i tak naprawdę nie było. To wszystko przez was. Bez sensu. Dobrze, dziękujemy. Do widzenia. Trzymajcie się. Cześć.